Zniszczeni w Manchester United. Manchester United to klub, który swój najlepszy czas przeżywał z legendarnym trenerem, czyli Sir Alexem Fergusonem. Niestety od czasu jego emerytury czerwone diabły nie mają się najlepiej. A w ostatnich latach wielu piłkarzy zawiodło w próbie przywrócenia United statusu giganta i zagrożenia dla innych klubów. Ta sztuka im się nie udała, a co gorsza, to sprawiła, że ich pobyt na Old Trafford kompletnie zahamował ich karierę. I sprawił, że gdyby tylko mogli cofnąć czas, to raczej ponownie nie zdecydowaliby się na transfer do czerwonych diabłów. Dlatego dziś poświęcimy czas właśnie takim piłkarzom. O ten odcinek prosiliście w komentarzach pod ostatnim materiałem z serii Zniszczonych Piłkarzy, no i ja sam zapowiadałem, że ten film powstanie. Jest to w sumie kontynuacja do pierwszego materiału o piłkarzach zniszczonych w United, ale tych zawodników jest o wiele więcej, także co najmniej 3 odcinki mogłyby jeszcze powstać w tym formacie. W każdym razie, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, no to zostawcie tu lajka dla zasięgu i bez przedłużania przejdźmy już do pierwszego zawodnika, którym będzie Antony. Temat Antonego w ostatnim czasie jest poruszany bardzo często w świecie piłki nożnej, ale nie ma to związku z jego dobrymi występami, a tak naprawdę to jego sytuacja jest po prostu tragiczna i tutaj nie ma co się śmiać, bo Antony serio przychodził do Manchester United za 100 milionów euro. Miał być tym piłkarzem, którym dla Sir Alexa Fergusona był chociażby Cristiano Ronaldo, jednak piłkarz kompletnie nie wywiązał się z oczekiwań i już teraz nie rozmawia się nawet o jego formie, nieudanych driblingach, czy ogólnie zmarnowanych sytuacjach, ale chodzi tutaj o sam fakt, że z początkowego pierwszego wyboru na pozycję skrzydłową do pierwszego składu, Antony stał się po prostu głębokim rezerwowym. Tak było chociażby na przestrzeni poprzedniego sezonu. Piłkarz już zaliczył nawet konflikt z trenerem, który ściągnął go z Ajaxu. No i chodzi tutaj o to, że miał podobno zwyzywać Ten Haga na czacie grupowym piłkarzy i ktoś miał to rozpowszechnić, przez co wokół Antonego wybuchł kolejny skandal, a przecież takich już było kilka w przeszłości, co na pewno przełożyło się na taką sytuację, która jest teraz. Brazylijczyk przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 20 milionów euro i zimą tego roku media donosi, że w Manchesterze są tak niezadowoleni z dyspozycji piłkarza, że myśleli nad jego sprzedażą. Ale problemem okazał się brak zainteresowanych klubów. Mimo tego, że United było gotowe go oddać za 40 milionów euro. Jest to naprawdę bardzo mała kwota. No i o ile w czasach Ajaxu Amsterdam to Antony był naprawdę dobrze zapowiadającym się piłkarzem, to teraz jest on najczęściej bohaterem memów czy kontrowersji. A jego forma jest bardzo daleka od tego, co prezentował w Ajaxie. Oczywiście możliwe jest to, że piłkarz jeszcze zdoła wszystkim udowodnić, że może pokazać duże jakości, ale szczerze to bardzo w to wątpię, patrząc na jego ostatnie występy. Dlatego właśnie uznałem, że aktualnie Antony idealnie spełnia definicję kolejnego piłkarza zniszczonego w Manchester United. Jadon Sancho. Piłkarz, który jest na ten moment kolejnym piłkarzem zniszczonym w Manchesterze United i kolejnym piłkarzem, który miał otwarty konflikt z trenerem Czerwonych Diabłów. Sytuacja Jadona Sancho jest o tyle ciekawa, że piłkarz, gdy przechodził do klubu z Old Trafford, to uznawany był za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Chociażby w 2020 roku to Transfermarkt wyceniał go na 130 milionów euro. Później po transferze do United wszystko poszło w naprawdę złym kierunku. Kariera Anglika drastycznie wyhamowała. Do tego przyczynił się oczywiście trener Erik Ten Hag, który zamiast wspierać swojego zawodnika, zrobił z niego kolejny problem oraz cel ataku względem przykładu dla pozostałych zawodników. Gdzie dla mnie to było coś niesamowitego, że trener po meczu otwarcie jako powód przegranej wskazuje dyspozycję oraz stan danego piłkarza, jak to właśnie było z Jadonem Sancho. Później miały miejsce różne zamieszania oraz niezrozumiałe sytuacje, które wyciekały do mediów i w końcu musiało dojść do takiej sytuacji, że Sancho przeniósł się na wypożyczenie do Borussii, czyli do klubu, w którym przeżywał swój prime. No i widać było, że odzyskał tam radość z gry i przede wszystkim miał brak presji. Sancho jest idealnym przykładem zawodnika, który po prostu nie może grać w United, bo szkodzi to jego karierze. Ale na moment, w którym tworzę ten materiał, no to bardzo dużo mówi się o jego potencjalnym transferze. Chociażby dziennik Daily Express informuje, że piłkarza Manchester United w swoich szeregach chce mieć Chelsea. Zainteresowanie również wykazuje PSG. Jeżeli Jadon Sancho chce sobie dać drugą szansę i chce odbudować swoją karierę, no to powinien opuścić Old Trafford. No i mi się osobiście wydaje, że na 90% Sancho odejdzie jeszcze w tym letnim oknie transferowym, bo przecież nikomu nie zależy na jego historii w barwach United. No i ogólnie wielka szkoda, że to wszystko się tak potoczyło, ponieważ Sancho w swoim prime był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i wykazywał ogromny potencjał. Van de Beek. Kolejny piłkarz, który został sprowadzony przez Erika Ten Haga z Ajaxu Amsterdam i zarazem kolejny piłkarz, którego kariera jest aktualnie w kompletnej ruinie. W 2019 roku, mając 22 lata, Van de Beek wyceniany był na 60 milionów euro i był jednym z kluczowych piłkarzy legendarnej drużyny Ajaxu Amsterdam. Zapowiadał się naprawdę na świetnego piłkarza. W lipcu 2024 roku Van de Beek uwolnił się transferem z Manchester United, trafiając do hiszpańskiej Girony. Trafił tam jako piłkarz kompletnie zrujnowany
zmotywowany i bez formy. Aktualnie reprezentant Holandii wyceniany jest na zaledwie 5 milionów euro i nie ma co się oszukiwać. Jest to jeden z najmocniejszych przykładów piłkarza zniszczonego w Manchesterze United, bo na razie dalsza kariera Van de Beeka jest pod wielkim znakiem zapytania, a jego pobyt w Gironie traktowany jest jako jego ostatnia szansa w poważnej piłce. No i jaki był dokładny powód, że kariera Holendra poszła w takim kierunku? No cóż, 27-latek walczył o wywarcie wpływu na Old Trafford, ale kompletnie mu się to nie udało i został wysyłany na wypożyczenia. Miał również kontuzje, które znacznie zatrzymały jego rozwój, no i ogólnie biorąc pod uwagę jego statystyki, to łącznie zaliczył 62 występy we wszystkich rozgrywkach dla United, zdobywając zaledwie 2 gole. Nie było widać żadnych perspektyw na to, żeby jego historia na Old Trafford była pozytywna, no i stąd to wszystko. Zobaczymy, jak poradzi sobie w Gironie, ale oby poszło po jego myśli i żeby wrócił do dobrej formy, chociaż naprawdę będzie to bardzo ciężkie. Mason Mount, piłkarz, który w prime zaliczany był do kompletnej topki, jako jeden z najlepszych piłkarzy, ale od kilku lat jego kariera idzie w bardzo złym kierunku. Mount miał być ważnym zawodnikiem środka pola Czerwonych Diabłów i miał odzyskać dyspozycję z najlepszych czasów Chelsea. Niestety w United kompletnie sobie nie poradził, a na pewno dużą rolę w tym odegrały kontuzje, które wykluczyły go z wielu spotkań poprzedniego sezonu. Ale nawet jak Anglik się już pojawiał na boisku, to widać było, że nie czuje się najlepiej i ogólnie Old Trafford to nie jest jego miejsce. Mount również dołączył do grona zawodników, którzy nie poradzili sobie w United, nosząc na plecach numer 7. Bo wcześniej piłkarze, którzy sobie nie poradzili w United i też mieli siódemkę na koszulce, to chociażby Di Maria, Depay, Alexis Sanchez czy teraz Mason Mount. Co do Anglika, to trzeba przyznać, że teraz jest cieniem samego siebie. A w klubie już podobno myślą nad sprzedażą Masona Mounta. No i faktycznie w ostatnim czasie dosyć dużo mówi się o jego możliwym odejściu, także zobaczymy, czy coś się zmieni w tej sytuacji. Cristiano Ronaldo. Chociaż sytuację Cristiano dokładnie omówiłem w pierwszej części piłkarzy zniszczonych w Manchesterze United, to jednak zdecydowałem się to tutaj przytoczyć, ze względu na to, że z perspektywy czasu wszystko ułożyło się dokładnie tak, jak mówił Portugalczyk w tym słynnym wywiadzie u Piersa Morgana, co tylko potwierdziło rację zawodnika i chęć zwrócenia uwagi na rzeczy, które w takim klubie, jakim jest Manchester United, po prostu nie funkcjonują. Zwłaszcza, że przecież Cristiano Ronaldo, jak nikt inny, doskonale pamięta RSR Alexa Fergusona z tej najlepszej wersji, gdzie wspólnie wygrywali Ligę Mistrzów czy Premier League. Dlatego wiadomo, że był on przyzwyczajony do tamtych standardów. A samo United uchodziło za kompletną potęgę i wzór do naśladowania dla innych drużyn. Czy w 2024 możemy to samo powiedzieć o sytuacji Manchester United? No nie. I właśnie dlaczego tak się dzieje, mówił Cristiano. A jego słowa okazały się niezwykle trafne. Co do jego obecności w odcinku o zniszczonych piłkarzach, to w końcu nie jest to tak idealny przykład jak chociażby zawodnicy wymienieni wcześniej, ale Cristiano na pewno był na wielkiej linii konfliktu z władzami United, jak i z samym trenerem, który miał wielki kompleks wobec Portugalczyka. No i po przyjściu Ten Haga na Old Trafford, to z trzeciego najlepszego strzelca Premier League zrobili głębokiego rezerwowego. Piłkarz został obarczony wszystkimi niepowodzeniami klubu oraz zrobiono z niego problem. Nie wspominając już tutaj nawet o sytuacji wsparcia zawodnika w jego bardzo ciężkim momencie życiowym, a dokładnie to brak tego wsparcia ze strony klubu, o czym mówił Ronaldo w tym wywiadzie, co jest kolejną bardzo słabą sprawą, jeżeli chodzi o traktowanie zawodnika przez klub. Szczególnie takiego zawodnika, jakim jest Cristiano Ronaldo, który niewątpliwie jest legendą United, jak nie największą legendą. Ale ogólnie tam na tą sprawę to składało się tyle wątków i żeby dokładnie zrobić głębszą analizę, co poszło nie tak na linii Ten Hag i Ronaldo i ogólnie, żeby omówić jego cały drugi pobyt w Manchesterze, no to jest to materiał na zupełnie nowy odcinek, który trwałby dosyć długo. Jednak jeżeli jesteście chętni takiej tematyki i żebym to bardziej rozwinął w nowym materiale, no to dajcie mi znać w komentarzu. Ale ogólnie można to teraz podsumować takim stwierdzeniem, że klub postanowił wymazać Cristiano ze swojej historii, kiedy ten powiedział otwarcie, co złego się dzieje w klubie i dlaczego Manchester United znajduje się na takiej pozycji, w której jest, a na pewno nie jest piłkarską potęgą. Zresztą widzimy to teraz z perspektywy czasu, że to wszystko się sprawdziło. Wielu z was się teraz może dziwić, że dlaczego jest tylu piłkarzy, którzy szczególnie w ostatnich latach okazali się ogromnymi niewypałami, bo przychodząc za ogromne pieniądze w United tracili formę, a wielu z nich miało jeszcze konflikt z Ten Hagiem. Ciekawą analizą na ten temat podzielił się Zlatan Ibrahimowicz, który jako były zawodnik Czerwonych Diabłów na chłodno ocenił to, dlaczego Ten Hag ma tak często konflikty ze swoimi zawodnikami, no bo jest to bardzo rzadka sytuacja w piłce nożnej, dlatego tutaj przytoczę wam fragment wywiadu Zlatana. The new coach came from where? He was at Ajax. I was in Ajax also. Ajax is a talented club. They have the best talents in the club. They don't have big stars. What is the experience of this coach? Young talents. He comes to United. United is different mentality, different players. So the players there supposed to be big stars. So I think with his experience being there,
I don't know if it talks for him or not. All the situation that that is happening, but I can just imagine him coming from Ajax to United is a big difference because I've been in both clubs. You manage talents, upgrowing, is different kind of approach because there you have a different kind of discipline. You come to United, you do the same thing. I don't know, I don't believe, and I don't think it's the same treatment you give. No i tutaj musi być coś na rzeczy, skoro aż tylu zawodników miało konflikt z jednym trenerem. Dlatego tak to wygląda z perspektywy Zlatana. Dlaczego teraz pod wodzą Ten Haga nie wyglądało to najlepiej? A na waszą opinię i na to, jak wy to widzicie, to oczywiście czekam w komentarzach i jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Tutaj również macie grafikę, w której wymieniłem jeszcze kilku innych piłkarzy, którzy pobyt na Old Trafford na pewno nie będą dobrze wspominać. No i jak sami widzicie, to jest jeszcze wiele takich przypadków, a to i tak nie wszyscy. Także dajcie też znać w komentarzu, czy chcecie kontynuację tej serii, czy chcecie, żeby pojawiła się kolejna część piłkarzy zniszczonych w Manchesterze United i ewentualnie jakich zawodników powinienem tam umieścić. Sprawdzajcie także poprzednie odcinki, bo w ostatnim czasie wleciało dużo fajnych nowych rzeczy. No i dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Zostaw lajka dla zasięgu i subskrypcji, jeżeli jesteś tutaj nowy. No i z góry wielkie dzięki za to. Słyszymy się w kolejnym odcinku na kanale Czysta Piłka, także trzymajcie się i na razie.